Znajdujemy się w firmie Gebhardt Stahl Polska, która specjalizuje się w produkcji stalowych elementów wzmacniających dla drzwi i okien z PVC. Zajmujemy się produkcją profili stalowych i wentylacyjnych. Na obecny czas produkujemy około 25 tysięcy ton stali rocznie. Naszą ofertę wyróżnia bardzo szeroka paleta produktów, wysoka jakość samych produktów, jak i obsługi klienta. Jedną z fundamentalnych strategii firmy Gebhardt Stahl Polska jest strategia zrównoważonego rozwoju, która polega na odpowiedzialności biznesowej w poszanowaniu takich wartości jak m.in. ochrona środowiska naturalnego. Działaniem, które bez wątpienia wpisuje się w tę strategię, jest redukcja poboru energii elektrycznej z sieci. Są dwie drogi, aby zrealizować ten cel. Pierwszą z nich jest zredukowanie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań. Natomiast drugą jest wyprodukowanie własnej tzw. zielonej energii. Firma Gebhardt Stahl Polska zdecydowała się pójść zarówno pierwszą, jak i drugą drogą, wybierając pakiet energetyczny firmy Luxon, w którego skład wchodzi modernizacja oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED-owe oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu zakładu produkcyjnego. Było kilka przesłanek, które skłoniły nas do zainwestowania w budowę własnej instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Były to oczywiście względy biznesowe, czyli obniżenie kosztów energii, ale też chęć poprawy warunków pracy operatorów na hali produkcyjnej. Generalnie na produkcji używaliśmy do tej pory zwykłych lamp metahalogenowych. Postanowiliśmy zwiększyć komfort pracowników i postawiliśmy na oświetlenia LED-owe. Luxon we współpracy z firmą EMI wykonał także montaż oświetlenia. Warto zwrócić szczególną uwagę, że EMI jest jedną z trzech firm w Europie, które korzystają z egzoszkieletów Hilti, które wspomagają pracowników przy montażu opraw oświetleniowych. Modernizacja oświetlenia została wykonana na ruchu, czyli nie zatrzymując działań produkcyjnych firmy Gebhardt Stahl Polska. Warto podkreślić, że świetna współpraca z firmą Gebhardt Stahl zaowocowała błyskawicznym przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia. Jako Gebhardt Stahl przykładamy dużą wagę do jakości i trwałości produktów oraz profesjonalnego serwisu. Z tego też powodu skorzystaliśmy z oferty firmy Luxon, której jakość mieliśmy okazję zweryfikować m.in. poprzez wizytę na obiektach referencyjnych. Przez wymianę oświetlenia udało nam się oszczędzić blisko 80% energii zużywanej dotychczas na te potrzeby. Oprócz modernizacji oświetlenia na dachu zakładu produkcyjnego została także zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Pozwoli to wyprodukować firmie Gebhardt Stahl Polska około 50 tysięcy kWh zielonej energii rocznie. W oświetleniu hali produkcyjnej zastosowaliśmy system sterowania DALI, który umożliwia wygenerowanie dodatkowych oszczędności energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu światła dziennego. Lampy pozwalają nam bezobsługowo regulować jasność światła i w sposób samokontrolujący oszczędzić energię, którą zużywaliśmy do tej pory. Podsumowując, dzięki połączeniu inwestycji w instalację fotowoltaiczną oraz modernizację oświetlenia na oświetlenie LED-owe, firma Gebhardt Stahl Polska zredukuje pobór energii elektrycznej z sieci o ponad 200 tysięcy kWh w ciągu roku. Dodatkowo, dzięki modernizacji oświetlenia, firma poprawiła warunki pracy dla swoich pracowników.